Ojej, ojej, jakie tu jest brzydkie światło! Gdybym miał tylko jakiegoś softboxa za 120 zł, którego sobie kupiłem za hajs donate'ów, to światło na pewno wtedy byłoby o wiele lepsze! Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest oczywiście Oskar. Dzisiaj otworzymy sobie to oto cudeńko, mianowicie softboxa. Ale to nie wszystko, ponieważ mam jeszcze do otworzenia, tylko się nie przygotowałem. Ponieważ mam jeszcze do otworzenia tę super paczkę z AliExpress, z Chin, prosto z Wuhan, w których są zawarte lampki LED. I te lampki LED sobie również dzisiaj otworzymy, więc witam was bardzo serdecznie. Walnijcie w kciuka, ponieważ to jest naprawdę super, super odcinek. I cóż, otwieramy, słuchajcie. Teraz tak, słuchajcie. Profesjonalny opening tego macie u Moliena, więc chcecie to zobaczyć. Dam wam tutaj gdzieś teraz odnośnik. Tam jest profesjonalny opening tego cudeńka, a przynajmniej podobnego. U mnie będzie to opening gałgański, ponieważ nie potrafię otwierać paczek. I nawet nie mam noża, żeby to otworzyć. Dobra, kochani, słuchajcie, idę ze sprzętem. A więc, żeby dzisiaj otworzyć ten softbox, mam takie bajery jak nożyczki, które posłużą nam do cięcia papieru. Mam wielki nóż kuchenny, żeby też ciąć papier jakiś twardszy. Mam obieraczkę do pizzy. Nie wiem po co, ale może się przydać. I jeszcze ewentualnie, żeby to otworzyć, mam otwieracz do piwa, ale prawdopodobnie się nie przyda. Tak jak powiedziałem, opening jest całkowicie kupiony, zasponsorowany przez widzów z waszych donate'ów, więc dziękuję bardzo. I myślę, że sobie natniemy tutaj gdzieś. O, aby nic nie widzicie! O, nie, nie spodziewałem się tego. Dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej. Dobra, słuchajcie, szybka przebudowa studia, będę po prostu patrzył nisko, tak jak w odcinkach z czajnikiem. Zrobimy sobie tutaj dziurę i zacznijmy to ciąć po prostu. Myślę, że nie będziemy się jakoś bardziej bawili. Mógłbym to jakoś tam bardziej odwiązać tą taśmę tojącą, ale po co? Ja nie lubię drogi na skróty. Pewnie teraz nic nie słyszycie. Prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Ale damy sobie radę. O, ale ciężki softbox. Przy okazji, dzisiaj też sobie go troszeczkę przetestujemy. Pokażę wam, jak fajnie teraz to stanowisko wygląda z softboxem i lampkami świecącymi. Zaraz tu będzie pięknie w tym pokoju. To będzie najpiękniejszy pokój świata. Tylko muszę jeszcze jakoś odpakować. To jest ostatni krok, słuchajcie. To jest ostatni krok ku przyszłości. Czajcie to? Patrzcie, tutaj sobie, o, potniemy. Dziab. Dziab. Dobra, i tniemy. No i będzie cięte. O, tutaj jeszcze swoją drogą był paragon, na który powinienem uważać. Właśnie go pociąłem. No cóż, bywa. Kurde, siła, słuchajcie. Nie patrzcie na to gniazdko zakurzone w prawym dolnym. To jeszcze do remontu. O! Molien! Wyzywam cię na Fame MMA, gość. Jak ja statywy rozwalam gołymi łapami, a ty coś mówisz, że mi najebiesz. Softbox dalej walczy. Tym razem mamy jakieś fajne pianki. O! Nie, jednak nie dam rady. Okej, słuchajcie. Mamy tak, mamy lampę fajną, 500 V. Nie, ile to jest? 5000 V? Nie, co? 85 V, ideal photolight do robienia zdjęć, bo przecież będę robił zdjęcia, prawda? Jakiś wielki kij, różdżkę magiczną go karta i mamy, słuchajcie, krzesło na ryby chyba, nie wiem. Dobra, słuchajcie, chyba myślę, że możemy wrócić do normalnego stanowiska pracy, czyli takiej kamery, może trochę jednak niżej. I zacznijmy, słuchajcie, to odpakowywać. Może zacznijmy od lampki. Lampka jest najmniej ciekawa, więc zacznę od tego, co jest najmniej ciekawe. To akurat zostało mi w genach. Jak w ogóle nie widzieliście, jak oceniam swoje stare filmy, to zobaczcie sobie teraz koniecznie ten odnośnik, bo jest naprawdę zajebisty film. Specjal na 1000 widzów. W środku wygląda tak, mamy jakieś oko. Słuchajcie, ja zgaszę tą lampę. Wiem, że teraz będzie katastrofalne światło. Ja jestem teraz czarny jak czarny coś. Czarne, czarna zupa, ale będziecie lepiej widzieli. Tutaj macie takie coś. Uuu, steropie, nienawidzę tego dźwięku. Dziabu, dziabu, dziabu. Okej, okay, mamy to, słuchajcie. Mamy lampę. Lampa, wow. Mamy lampę. No super. I mamy teraz, słuchajcie, ten wielkie pudło, które jest dla mnie jedną wielką niewiadomą. A w tym wielkim pudle mamy wielkie nogi. Wielkie nogi pająka, proszę bardzo. Mamy, słuchajcie, nogi do statywu. Okej, okay, to już coś. Tym prawdopodobnie powinno być całe wielkie. Nie wiem w sumie co, to takie coś, co lampę podtrzymuje, ale zobaczymy, czy to jest. Sprawdźmy to. O, man, co to jest? No nie wiem. No tak, to jest to, co myślałem. Czyli to jest taki wielki. To jest bardzo wielkie. Słuchajcie, mamy. Coś spadło. Pianki, poduszki. Para majtek była w pakiecie chyba. Mamy, słuchajcie, wielkie szpony. Jakie to jest ogromne, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie. O kurde, ale to wszystko jeszcze trzeba teraz podłączyć. No i teraz moja biedza się kończy i będziemy teraz robili siebie debila. Ponieważ muszę to jakoś wszystko ładnie sobie podłączyć. Okej, okay. Zacznijmy może od rozstawienia nóg. W tym momencie będę musiał naprawdę nieźle bawić się kamerą, ponieważ mój pokój jest bardzo mały i będę wam to pokazywał w ten sposób. Co my tu mamy? Jak to się rozstawia, cholerstwo? Tu mam jakiś dyndzel. Patrzcie, to jest jakiś dyndzel, mogę sobie to. No ale nic mi to nie daje. O! Mogę to pociągnąć. Jest jakaś instrukcja obsługi, please. Okej. Okay. Słuchajcie, coś tu się blokuje. O, oh, no! Spadło mi coś. O nie, już tego nie włożę. No słuchajcie, kochani, nie mam pojęcia, jak to się otwiera. Głupie jakieś. O, tu się dało coś otworzyć, patrzcie. O, man! Ale fajny sprzęt. Myśli skręt, dobra. Mamy coś. To takie klapeczki, które trzeba otwierać. Okej, okay, słuchajcie, mamy wielki kij, który dalej jest dosyć mały, mam wrażenie. Małe. A, słuchajcie, to chyba trzeba po prostu było pociągnąć. Bez żadnej większej magii. Dobra, słuchajcie, mamy statyw.
Jest, stoi. Nie jest wcale taki duży, jak myślałem. Dobra, teraz zajmijmy się tą lampką, ponieważ musimy ją włożyć. Cienki kut prawdopodobnie, więc zaraz to zrobię. Dobra, mamy, słuchajcie, dokręcone. Halo, jestem tu, dobra. I teraz mogę to jeszcze bardziej rozstawić, bo się boję, że to mi spadnie na łeb. Aaaa, to się brało w dół, patrzcie, jakie proste. Ale super sprzęt. Wszystko ogarnąłem, nie trzeba było nic ciągnąć. Wielkie. Okej, mamy, słuchajcie, wszystko podłączone. Teraz wystarczy tylko jasna dupa, co tu się dzieje? Tajemniczy myśli skręt. Dobra, co my tu mamy? Słuchajcie, weźmy te majtki, które są tutaj. Sobie je rozpakujmy jeszcze szybko. Okej, słuchajcie, to nie były majtki, to był obrus, albo jakaś poduszeczka. Dobra, no i co teraz mamy zrobić? Właściwie nie wiem dokładnie, bo będę musiał mieć cztery ręce, żeby to stworzyć. Ale to nie jest takie duże, to się zmieści do mojego pokoju, na szczęście. Słuchajcie, to wkładam tu. Muszę znaleźć takie rzepy. Te rzepy na przykład są tutaj, muszę je podłączyć tutaj. 100%. O, patrzcie, widzicie, jest rzep, ale po co to? A, słuchajcie, przez cały czas rzepy były po drugiej stronie. Haha! Mam wrażenie, że robię coś źle. Sprawdźmy, że tu nie ma żadnego wichajstra. I do końca wiem, co mam zrobić, żeby to mi się nie zamykał. Może jak to podłączę do prądu, to się rozwali? Nie wiem. Nie mam pojęcia, tu są takie rzepki, to jest najgorsze. A nie wiem, co z tymi rzepkami chcę zrobić. Dobra, słuchajcie, kochani, nie mam pojęcia, jak to się zakłada. Ja sobie z tym poradzę, ale póki co odpalmy to i zobaczmy, czy. A, panie, mam lampy. Odpalę to i zobaczę, czy to w ogóle działa. Więc ja sobie to szybko wczepię jednak. Ja jestem self-made man, wszystko zrobię sam. O kurde, a jak to się robi? Rozwalę to, nie? Jak nic. Słuchajcie, wytrzymałeś softboxa, leci w łeb na szyję. Softbox jest prawie gotowy, spójrzcie, jakoś to w ogóle z nim przypadkiem. Wkładamy lampę do środka. Czy jesteście gotowi na test softboxa? Ja jestem. Jak mi to pierdzielnie w twarz. Uwaga, podłączam. Uwaga. O, mamy stadion! Mundial 2019, lecimy! Słuchajcie, jest jasno. Teraz jeszcze tylko musimy założyć sobie tą firankę. Ale zajebisty film. Wcale nie jest za jasno w tym filmie. Jestem królem YouTube'a. Mamy, słuchajcie, gotowy softbox, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Teraz będziemy nagrywali w ten sposób. Nie, no oczywiście nie, słuchajcie, trzeba ten softbox przenieść. Aj, karamba, dobra, trzeba to przenieść. Bo tutaj to nie może stać, ale wiecie co zrobię? Usiądę sobie na kanapę, albo nie usiądę na kanapę. Usiądę na kanapę i zobaczę, albo nie, jednak. Ja to sobie zabieram. Idziemy sobie tam, gdzie to powinno stać. Bo to się w ogóle nie mieści. Oj, oj, oj. Ale duży myśli sprzęt. Ekspozycja. O kurde, i wzmocnienie. Jestem znowu czarny, ale spokojnie, ekspozycję zwiększymy. No. Tylko trzeba to będzie wszystko, a zrobimy sobie automatycznie, zacząć sobie na podwoje. No słuchajcie, wygląda to w ten sposób automatycznie. Czy wyglądam lepiej? Zobaczcie. Jak sądzicie, wyglądam lepiej, czy wyglądam gorzej? Możecie stwierdzić. No moim zdaniem wygląda całkiem dobrze. Jestem tutaj ładnie na buzi rozświetlony. Z tyłu jestem ciemny. Naprawdę wygląda to, myślę, fajnie. Ustawimy sobie to jeszcze teraz ręcznie. Możemy sobie siebie rozjaśnić. Ale chyba nie ma takiej potrzeby aktualnie. No nie, no słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Założymy sobie słuchawki. No, no i jak? Dobrze, nie? Dobrze wygląda. Słuchajcie, ładnie, tylko wiecie co jeszcze sprawdzę? Jeszcze sobie teraz zgaszę lampę. Główną lampę pokoju sobie zgaszę i zobaczymy, jak to wygląda bez tej lampy. O kurde, to wcale nie jest ciemniej. O kurde, patrzcie ludzie. This is fucking good. This is fucking good, ten softbox. Patrzcie, siedzę sobie właśnie bez niczego, sobie siedzę. I to ładnie mi świeci, nie widzę kompletnie nic, bo mnie oślepia. Ale nie jest tutaj takie złe. Równowagą bieli mogę się jeszcze pobawić, patrzcie, jestem teraz taki czerwony, zaraz będę. Ale mam teraz straszne echo w pokoju, wiecie? Mam okropne echo w pokoju, będę musiał coś z tym zrobić. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten film. Miałem jeszcze otworzyć lampki. Ja sobie lampki zostawię na za tydzień i za tydzień wam pokażę wszystko, jak to wygląda. Więc wbijajcie na kanał, otworzymy sobie lampy, rozstawimy wszystko w pokoju, zbudujemy zajebisty pokój i pokażę wam na kamerkach, jak to ładnie teraz to studio wygląda. Jak tu jest gorąco w tym pokoju z tym softboxem, on świeci. To jest grzejnik. Ten softbox to jest grzejnik, ja już to widzę, będą z nim problemy w lato. Ale ogarniemy. Dziękuję za uwagę. Trochę mi oświetla to światło. Do zobaczenia, papa, cześć. Ja byłem Oskar. Stawcie kciuka. Widzimy się już w środę na odcinku Stajerna. Siema!